kickboxingu też przegrywałem walki, później się podnosiłem, wygrywałem jeszcze ważniejsze pojedynki. Dostałem szybko propozycję, w zasadzie zanim jeszcze wypłynęła ta informacja o tym projekcie. Można powiedzieć, że jestem jedną z twarzy nowej organizacji. Z tą bazą boksu, którą mam teraz, myślę, że i kickboxingu jestem w stanie tam zamieszać. Nie byłem nigdy przeciwny freakfightom, nigdy się źle o nich nie wypowiadałem, bo wiedziałem, do czego to dąży. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony. Witam z mojego ulubionego miejsca w Nowym Sączu, czyli Halny Nowy Sącz. Ze mną właściciel, zawodnik i szef tego miejsca, Łukasz Pawecki. Siemanko, Łukasz. Siema, siema wszystkim. Nowy image. Widzę, nie widzieliśmy się od twojej ostatniej walki, czyli teraz już szeryf Nowego Sącza z daleka. Widoczne, że to jesteś ty. Tak, no zapuściłem włosy. Dużo osób zwraca na to uwagę. Cieszę się, przynajmniej jest jakiś odzew, więc chyba zostawię. Łukasz, aktywny koniec roku u ciebie? Treningowo aktywny, jeśli chodzi o walki, to nie, miałem walczyć w listopadzie, ale nic z tego nie wyszło, przyciągam przygotowania teraz w sumie na luty. Czyli Filabora Boxing Night 1, Dębica 10 lutego, dobrze się rozumiemy. Tak, fajny nowy projekt, cieszę się, że też blisko mojego miasta, dużo kibiców na pewno przyjedzie. Mam nadzieję, że będę się czuł jak u siebie. Cieszy mnie taka nowa organizacja, taki świeży powiew, że tak powiem, bo są też ambitne plany na przyszłość związane z Filaborą. Będę miał walkę drugą od końca, czyli drugą walkę wieczoru, czy też dobry start w nowej organizacji. I w nowy rok. I w nowy rok, także są plany na nowy rok, dość ambitne, na razie nie chcę zdradzać szczegółów, zaczynam od tej Filabory, do tego się przygotowuję, tak jak mówię, już dobre kilka miesięcy, więc myślę, że forma będzie świetna. Od ostatniej porażki z Janem Czerklewiczem szybko przełknąłeś tę gorycz porażki, pierwsza porażka w boksie zawodowym. Tak, tak, przegrałem tą walkę, normalna sprawa w sporcie, nie? W kickboxingu też przegrywałem walki, później się podnosiłem, wygrywałem jeszcze ważniejsze pojedynki, myślę, że tutaj będzie podobnie. Cieszy mnie, że po tej walce Janek poszedł wysoko w rankingach, to też fajna sprawa, trochę żałuję, że to nie ja, ale taki jest sport i jakby takie porażki też mnie motywują, nie? One budują też, dają ten moment zastanowienia się, co zmienić, co poprawić. Wyciągnąłem wnioski, trenuję dalej, myślę, że będzie dobrze, lepiej nawet niż, myślę, że lepiej będzie niż jakbym wygrał. Z takim doświadczeniem u takiego zawodnika jak ty, czy łatwo jest dojść do tego, co można jeszcze poprawić, bo przetrenowane masz długie, długie lata, walk stoczonych najpierw w kickboxingu masę, wielokrotne obrony Mistrzostwa Świata, teraz boks zawodowy, przegrywasz i teraz czy łatwo jest znaleźć ten powód może słabszej dyspozycji w ringu? Nie jest łatwo, trzeba przeanalizować wszystko, troszkę zmienić przygotowania, troszkę inna taktyka, ale też mój styl walki musi troszkę zmienić, chodzi o takich przeciwników, wyciągam wnioski cały czas, właśnie to jest piękne w tym sporcie, że trenuję 20 lat i mogę cały czas coś poprawić, coś zmienić, myślę, że to jest niekończąca się historia i mówię, walki, w których się przegrywa, dają ten moment taki właśnie wyciągnięcia wniosku, zastanowienia się, jak jest się na fali, się wygrywa, często się tego nie robi i dopiero takie potknięcie powoduje to, że robi się na chwilę stop, zastanawia się, co poprawić, idzie się do przodu, wtedy myślę, że właśnie kilka kroków w przód można dzięki temu zrobić. Czy szybko się dogadałeś z prezesem Kołpą na walkę na Filabora Boxing Night 1, bo wiemy, że to, co wspomniałeś, nowy projekt, ludzie też związani z Akademią Boksu z Lisiej Góry, pierwsza gala, podbijamy Dębicę, Dębica na pewno zapłonie. Tak, dostałem szybko propozycję, w zasadzie zanim jeszcze wypłynęła ta informacja o tym projekcie, można powiedzieć, że jestem jedną z twarzy nowej organizacji, co też bardzo mnie cieszy, bo na pewno pójdzie za tym większa promocja mojej osoby. Zobaczymy, co będzie po tej walce, jaka będzie następna, ale myślę, że to będą właśnie bardzo, bardzo dobre informacje dla mnie. Czy rywal jest już na ten moment, wiesz, z kim będziesz się bił? Poznałem dwa nazwiska, tutaj mój trener jeszcze dogaduje dokładnie, o kogo chodzi, ale już wiemy, jak się przygotowywać, już jesteśmy na tym etapie, że przygotowujemy się pod konkretny styl, że tak powiem. Czy to są Polacy, zawodnicy z zagranicy? Wiemy na pewno, że nie możesz powiedzieć. Nie, no z zagranicy nie mogę powiedzieć, bo nawet nie jest to postawione na 100%, więc nie ma co tutaj mówić, bo może być jeszcze zmiana, do walki jest trochę czasu, mówię, jest rozmowa między dwoma nazwiskami, myślę, że po świętach już to będzie ogłoszone. Łukasz, ile jeszcze w tobie jest takiej sportowej pasji i złości? Wiem, że kalendarz niestety do tyłu nie idzie, a idzie do przodu, a walk stoczonych w twojej karierze jest masa. Jest masa walk stoczonych, na szczęście zdrowie mi dopisuje, nie czuję się jakiś wyrozbijany, czuję się dobrze, mam chęci do treningu, bardzo dużą sportową złość, tym bardziej po przegranej walce. Też zastanawiam się nad treningami, trochę wrócić może trochę do treningu w MMA, może stoczę jakąś inną walkę niż w boksie. Różne propozycje koło mnie cały czas przychodzą. W tamtym roku miałem kilka nawet dość konkretnych z datami, gdzieś to się rozeszło, mignęło, teraz
myślę, że potrenuję troszkę też wal w klatce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miałem kiedyś debiut w 2010 roku. 3 walki z oczem autorskim, ma poświęciłem rok na trenowanie i generalnie kumam to. Z tą bazą boksu, którą mam teraz, myślę, że i kickboxingu jestem w stanie tam zamieszać. A jeśli chodzi o sam boks, no to już plany są postanowione na ten rok i tutaj na pewno nie będziemy tego zmieniać. Łukasz, bo może same freak fighty, jak człowiek słyszy tą nazwę, to się kojarzą z czymś takim głupkowatym, bym powiedział, no bo wiadomo, jaki trend się pojawił w Polsce, ale sportowcy dzięki freak fightom też dostają szansę na drugie sportowe życie, często w trochę innej formule niż do tej pory, bo wiadomo, pięściarze przychodzą, biją się w K1 na małe rękawice, zawodnicy MMA biją się w boksie, tak. Teraz też będziemy mieć starcie Adamek Kalidow, boks kontra MMA, więc może to jest też szansa dla ciebie, jako byłego mistrza świata w kickboxingu, żeby się sprawdzić na gali jakiejś freak fightowej z innym sportowcem. Nie, były oferty? Były oferty, a jeśli chodzi o przyszłość, to być może, ja nie wykluczam, ja ani się nie napalam, ani nie myślę jakoś tak, że rzucę teraz boks i wejdę w takie przygotowania. Generalnie były takie oferty, mówię, w tamtym roku nawet kilka. Ja nigdy nie byłem... Z polskich freakfightowych organizacji? Z polskich. Nie byłem nigdy przeciwny freakfightom, nigdy się źle o nich nie wypowiadałem, bo wiedziałem, do czego to dąży. Nie? Wiedziałem, że w pewnym momencie będzie tam więcej sportowców niż tych freaków, takich powiedzmy normalnych freaków. I w sumie to teraz tak wychodzi, nie? Czekałem na ten moment, a czy sam tam pójdę, nie wiem, bo mam plan na boks, mam co robić, aczkolwiek... No, ale wiesz, że friki dobrze płacą. No, jak dobrze zapłacą i dostanę normalną propozycję z terminem takim dogodnym, nie na ostatni moment, nie za kogoś, tylko będzie to normalnie jakoś zaproponowane, no to pewno bym to wziął, nie? Które polskie organizacje się po ciebie zgłaszały? Nie chcę mówić, bo to były takie za kulisami, byłem jakimś rezerwowym, dostałem jakąś pozycję, z kimś się spotkać, pogadać o jakiejś walce tam na przyszłość, ale odmówiłem, bo dostałem pozycję w boksie, tego typu sprawy. Także nie chcę tutaj rzucać, ale to największe. Adamek Kalidow, jak widzisz ten pojedynek boks kontra MMA, głośno o tej walce, niekoniecznie dobrze się mówi o tej walce, bo bardzo dużo negatywnych komentarzy wśród kibiców. Ty jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś, że były mistrz świata w boksie będzie się bił z byłym mistrzem KSW MMA, starcie dwóch dyscyplin? Dobrze zareagowałem, bo, znaczy dobrze dla mnie, myślę, że dobrze, bo to fajna walka będzie. Jest ciekawa, znowu ściąga jakichś kibiców, być może jeszcze nowych, więcej kibiców z boksu, jeszcze zobaczy MMA, kibiców MMA pozna boks, ale jeśli chodzi o sam przebieg walki, to myślę, że no, Kalidow tutaj kopnięciami chyba wykluczy. Nie, bo to jest walka w boksie, stricte boks, stricte boks. Duże rękawice, 6 rund, po 3 minuty, ale w klatce, więc troszkę tak oryginalnie. Ja widziałem tylko ogłoszenie i nie doczytałem w ogóle, także sorry, myślałem, że jest normalna walka w MMA, a że to jest stricte boks, no to już zmienia postać rzeczy. Nawet mi się jeszcze bardziej podoba, fajnie, fajnie. No, myślę, że jest to też taka, wiesz, odpowiedź na te trendy światowe, Fury Ngannou, czy wcześniej już był McGregor z Mayweatherem. Tu wchodzimy na polski rynek, dwa, myślę, największe nazwiska, jeśli chodzi o scenę boksu czy MMA. Czyli rozumiem, że czekasz z niecierpliwością. Tak, czekam z niecierpliwością, generalnie mnie interesuje. To wiesz, będzie blisko, bo będzie w Gliwicach, 24 lutego, więc dosłownie 2 tygodnie po gali, więc można będzie jeszcze spokojnie na roztrenowaniu jechać sobie do Gliwic. Myślę, że tak, że podjadę zobaczyć na żywo. No fajna walka, mi się podoba, nie? Dla mnie takie pojedynki się bardzo mi się podobają. Oby więcej takich zestawień. Szkoda, że tak późno doszło do tego, i dla jednego i dla drugiego, bo gdyby ten szczyt formy był przynajmniej u Adamka troszkę wcześniej, no to... No u Mameda też. Ale może tak ma być po prostu, żeby też mogli zarobić później troszeczkę w tej karierze. No i też może też ta walka jest ciekawsza przez to, nie? Bo nie wiadomo, w jakiej dyspozycji są obaj teraz. No, ciężko powiedzieć, nie wiem. Dębica pokocha boks, jeśli chodzi o Phila Bora Boxing Night 1, bo wiemy, że boks różnie się ma w Polsce, jeśli chodzi o popularność, a my wchodzimy z nowym projektem, z nowymi nadziejami, że ta Dębica, która kocha boks olimpijski, bo przez lata tam naprawdę ta dyscyplina sportu była popularna, teraz wchodzimy z boksem zawodowym. Myślę, że kibiców tam nie zabraknie, choćby dlatego, że jest tam dużo lokalnych bohaterów na karcie walk. Jeśli chodzi o sam boks i Dębicę, no to jeżeli jest tam jakaś historia większa w boksie, to na pewno przyjdą starsi kibice z młodszymi. No, jest to fajny projekt takiej lokalnej gali. Ja lubię takie gale, bo wtedy kibice przychodzą tacy z życi kibicować swoim. Będzie huk na hali, taka fajna atmosfera. Wolę to niż wielkie hale nie do końca wypełnione i myślę, że ta Dębica tam no, mocno zapłonie. Kto wypada zaprosić w takim razie? Zapraszam wszystkich, będzie się
działo. Łukasz, w takim razie udanej końcówki roku, spokojnych świąt życzę. No i wchodzimy w nowy rok z nowymi nadziejami, z nowymi planami. Tak, dla ciebie również wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki.